Hej, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z bitwy obiektem 261. Ostatnio pokazuję troszeczkę części bitwy artyleriami. Wiadomo, był Raging Knup na Batchacie, był także na Szturm Pancerze 2. To teraz ja pokażę swoją perełkę na Rynbergu. Mapa nie jest najlepsza dla artylerii. Szczególnie, że no ja tutaj nie pamiętam, jak się dobrze ustawiało. Dawno naprawdę nie grałem artu na takiej mapie. Ogólnie to powiem wam, że artylerią dobrze jest tak grać codziennie na bitwy, chociaż żeby zapamiętać te spoty, żeby co jakiś czas grać te mapy. Ja naprawdę, nie grając przez długi czas na mapach, tak jak się powinno grać, po prostu zapomniałem i już gram. Także no, raz się uda gdzieś strzelić, raz się nie uda. Także naprawdę polecam. Jeżeli lubicie grać artą, grać codziennie, chociaż podwójne, żeby zapamiętać te spoty wszystkie. Może nie zapominacie jak ja, ale ja może mam już sklerozę. Przynajmniej w tym jednym. Także zapominam po prostu te spoty, gdzie się ustawić artą. Bo one jednak dużo zmieniają. Jak widzimy, z A6 nie miałem nigdzie ostrzał prawie. Tam gdzie mi wyrespiło, a z A5, A4 już ostrzał był. I baczę to z APK trafiłem, tak? Więc już różnica pierwsza zrobiona. Bitwę oczywiście pokazuję w tempie razy 2 speed, aby było troszeczkę ciekawiej. Początek pokazałem razy 2, teraz będzie, może zaraz dam razy 1, zaraz zobaczymy, co tu się działo. No i jeszcze pojadę troszeczkę kawałek i zaraz dam razy 1. Teraz będzie tutaj zabawa, jak się pewnie domyślacie, już w TDK. Będę próbował coś zrobić z APK-ami. Tego bociota też trafiłem z APK, bo jeżeli dobrze wiemy, no to APK-i obiekt 261 ma fajne, to jest cena arta, szybko ładuje, APK-i są bardzo fajne, mają 300 penetracji i także 360 penetracji, to jest duża różnica, bo aż 60 i 1100 damage na APK-u, na złocie i na normalnej pesce z 1700 damage'a, także bardzo ładnie. Tutaj jak widzimy I7, tak? I7, który tutaj wyjechał, został strakowany i jak się wycofywał, no to przypadkiem go trafiłem i dostał za 1200 bombę, czyli powyżej średniego damage'a. Bardzo mnie to ucieszyło. Już miałem motywację do dalszego wspinania pośladków i pokazania się z lepszej strony jeszcze bardziej. Małsik tutaj jak widzimy 2600 HP. A się prosi o to, żeby na niego wyjechać i mu sprzedać bombę. Nie będzie to łatwe, ale jeżeli mój kolega w 110 zbierze jedną peskę, no to mogę mu pomóc. Jeżeli nie, no to będzie trudniej. Zobaczymy zaraz, co się stanie tutaj. Sam już nie pamiętam, jak ja tutaj to ogarnąłem. Małsik oczywiście tutaj patrzy się w naszą stronę. Kombinuje coś chyba z wyjazdem. No i tutaj celuję, odsuwam się, podjeżdżam, żeby mieć ostrzał w dół. I bum, 1200 w Małsika od przodu. No i tutaj drugi strzał za 1000 ponad bardzo mnie ucieszył. Już było naprawdę pięknie. 3K ponad damage'a. Małsik oberwał po raz kolejny, teraz od naszej 110. Na lewo jeszcze tam jest jak pancer S100, tak na niego też trzeba było czuwać. Zawsze jakieś zagrożenie. No i zaraz zobaczymy, jak się zakończy walka z tym mausem. On już na 100 HP tutaj, jak widzimy, zostaje. Małsik wyjeżdża. Odbija się 7, zostaje strakowana przez mausa. No i ostatecznie wszyscy giną. Jak pancer S100 tutaj coś kombinuje. Ten jak pancer nie wiem, jaki miał plan. W każdym razie tutaj celuje sobie w niego wesoło. Celuję, 500 HP mu zostało i bum, dobijam go. Niestety zapłaciłem za to wszystko śmiercią. GW typ E, no niestety zrobił sobie trzeciego killa na mnie, no i mnie zdjął. No takie ryzyko było w tym wszystkim, tak, i tak zrobiłem sporo, no aż pomogłem chyba jednak mocno, bo jednak ten IS-4 z tym IS-7 mógł sobie nie poradzić, gdyby nie ja. No i też ten małsik wyparował dzięki mnie dość prędko. No i jak pancerz też nikogo już nie strzeli potem, więc mimo wszystko opłacało się chyba wyjechać i zrobić trochę tego damage'a, bo wstyd zrobić 1000 tylko batchata. No i także tutaj już końcówka, S100 zostało z dwoma artami. GW typ oczywiście otoczony z jednej strony i 4 wyjeżdża z drugiej mouse. Dostał combo, ostatecznie od IC7, no i tutaj powymierało się. Tutaj jeszcze Fosz kontra S100. Dwie pestki powinno być po 100, teraz już tylko jeden strzał, ale boom, Marasenka tutaj stylekował z esetkę i szybko odesłał go do domu. No i został GW typ E, gdzieś tutaj skampiony w tych domkach prawdopodobnie.
Zaraz zobaczymy, jak to się zakończy. Raz, dwa. I tutaj oczywiście ja musiałem latać tą kamerą, kurde, żeby nic nie widzieć. Odwrócę sobie sam. No i jest GW typ. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to możliwe, że ten GW typ się nie zaświecił. To jest chyba 50 metrów, a jak nie jest to 50 metrów, to nie mam pytań. Spodziewałem się, że się zaświeci ten GW typ, a się nie zaświecił przy tym domku, że stał na szworz, więc śmieszna sytuacja. No i tutaj szybko powiem, 4K damage'a, stopo w spodowaniu, to jest kluczowe, byłem spotterem, 2600 expa i 62000 kasy, także zarobiłem kasę, dostałem trochę expa, załoga się jakoś podszkoliła, no i ogólnie pięknie, głównie damage na TD-ku wbity. No i dziękuję już wam za uwagę, do usłyszenia, na razie, cześć.